Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim podwójnie w imieniu autora i swoim jako wydawcy dziękuję za Państwa obecność, że w środku weekendu, przedświątecznego weekendu znaleźliście Państwo czas, żeby się spotkać z Panem Profesorem. Książka, którą dzisiaj prezentujemy, Polska na poważnie, to drugi tom serii Biblioteka Liderów Opinii. Tom pierwszy to książka Pana Profesora Marka Jana Chodakiewicza pod tytułem Między Wisłą a Potomakiem. Ona była tutaj prezentowana w zeszłym roku, także Państwo zapewne ją dobrze znacie. Jeśli ktoś z Państwa nie zna, to zapraszam na stoisko, tam w kuluarach można kupić obydwie książki. Na pewno Pan Profesor znajdzie po spotkaniu czas, żeby podpisać książki, złożyć dedykację. Oczywiście mówię tylko o tej książce, którą prezentujemy dzisiaj. Nasz gość jest Państwu zapewne bardzo dobrze znany z wystąpień telewizyjnych, ale stosunkowo rzadko gości w Trójmieście. Także może w kilku słowach przypomnę, że jest to profesor historii, wykładowca akademicki, obecnie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wieloletni pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, m.in. przez kilka lat dyrektor pionu edukacyjnego Instytutu. I zainteresowania badawcze pana profesora pozornie można zmieścić w takim robiącym małe wrażenie terminie historia Polski w XX wieku. Ale w tym zawierają się tak bardzo zróżnicowane obszary jak dzieje Kościoła katolickiego, obozu narodowego, obozu chrześcijańsko-demokratycznego, emigracji politycznej, relacje polsko-żydowskie, dzieje aparatu represji, zwłaszcza na tym odcinku skierowanym właśnie przeciwko Kościołowi katolickiemu i szeroko rozumiana polityka historyczna. Także już z tego przeglądu mogę Państwu zorientować, że śmiało można Pana Profesora nazwać historykiem Solidarności. No bo nie można mówić o dziejach Kościoła katolickiego w XX wieku bez odniesienia do Solidarności. Podobnie mówiąc o aparacie represji, o ruchu chrześcijańsko-demokratycznym czy o polityce historycznej, również nie można nie odnieść się do Solidarności. Też jako wydawca, powiem szczerze, pracując nad tą książką, nasunęła mi się taka uwaga, że Pan Profesor jest w sumie bardzo podobny do postaci i do bohaterów swoich publikacji i swoich badań. To znaczy, jeśli przyjrzymy się wybitnym przedstawicielom ruchu narodowego czy ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, czy Kościoła katolickiego, no to są to postacie takie wielowymiarowe, nieszablonowe. To nie są tylko politycy, kapłani, dyplomaci, żołnierze, tylko udzielają się na wielu polach i naprawdę cały swój czas poświęcali na rzecz wspólnoty narodowej. Podobnie jest tutaj z panem profesorem Żarynem. Ja nawet się przyznam, że miałem spory problem tworząc biogram pana profesora na okładkę książki, co siłą rzeczy musiało być jakieś skrótowe, żeby wybrać te najważniejsze i najbardziej wartościowe funkcje społeczne, które pełni. Może tak w skrócie wymienię. Członek, koordynator Rady Programowej Ruchu Społecznego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezes Stowarzyszenia Polska jest najważniejsza. Nie mylić z partią o tej samej nazwie. Zresztą stowarzyszenie powstało jako pierwsze. Jest także pan profesor także członkiem Rady Programowej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Członkiem Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów i przewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika Narodowych Sił Zbrojnych w Polsce. Także znowu są to i redaktorem naczelnym miesięcznika w sieci historii, który jest jednym z patronów medialnych tej książki. Także już widzą Państwo, że są to wszystko bardzo ważne rzeczy dotyczące polskiej historii, bardzo często zakłamane. Także i te wszystkie zainteresowania badawcze, o których wspomniałem, znalazły swoje odzwierciedlenie w tej książce. Są im poświęcone poszczególne rozdziały. Pierwszy rozdział jest zatytułowany Narodowcy i chadecy. I może właśnie w tym kontekście skieruję pierwsze pytanie do pana profesora. Jakie dziedzictwo te dwa ruchy polityczne zostawiły, tak, współczesnym? Czym ich wizja Polski się różniła, czy była podobna? Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nie wiem, czy jednak nie lepiej będzie, jak sobie stanę, bo chciałbym widzieć też Państwa tam z tyłu siedzących. Otóż to pytanie, Panie Adamie, jest oczywiście szalenie ważne i no, przynajmniej na taki wykład akademicki półtora, trzy godziny. Są Państwo zainteresowani? Tak, to mamy na stałe spotkanie. Dać na jedno pytanie. Nie, żartuję oczywiście. Otóż obóz narodowy, może zacznijmy od niego, niewątpliwie ma przede wszystkim olbrzymią zasługę
w tym, co stworzyło jego pierwsze pokolenie, czyli patron trójki najwybitniejszych z obozu narodowego. Tym patronem był pułkownik Zygmunt Miłkowski, znany też jako pisarz Tomasz Teodor Jesz i znany też jako w młodości powstaniec styczniowy, choć jego wyprawa niestety zakończyła się fatalnie. I to był ten patron, który cały swój autorytet przekazał na rzecz trójki młodych z pokolenia niepokornych. Niektórzy byli starsi parę lat od najmłodszego, a ten najmłodszy niewątpliwie okazał się być najwybitniejszym. Ta trójka to Jan Ludwik Popłaski, Zygmunt Balicki i ten najmłodszy, czyli Roman Dmowski. Ta trójka ludzi wraz z coraz bardziej poszerzającą się grupą polskiej inteligencji zaangażowanej politycznie, głównie nielegalnie w warunkach rozbiorowych na przełomie XIX i XX wieku, doszła do wniosku bardzo słusznego, że w Europie odbywa się wówczas bardzo ważny proces, wynikający z wielkiego postępu, również technicznego, intelektualnego, z wynalazczości, z tworzenia się państw narodowych. Ten proces brzmiał funkcjonowanie i tworzenie się jednocześnie nowoczesnych narodów. A myśmy w tym procesie uczestniczyli niejako na marginesie, ponieważ byliśmy narodem bez państwa. I w związku z tym wpadli na genialny pomysł, jak się okazało, tworząc strukturę tajną, Ligę Narodową, która w 1893 roku rozpoczęła swoje istnienie na bazie wcześniejszej Ligi Polskiej i która wzięła sobie za cel realizację takich dwóch bardzo istotnych wskaźników, czy dwóch takich pojęć, które mieściły się w słowach. Wszechpolskość i wszechstanowość. Co to znaczyło? To znaczyło w tamtych warunkach przełomu XIX-XX wieku między innymi, że nie ma trzech ziem polskich, tylko jest jedna ziemia polska. To jest terytorium przyszłego państwa polskiego, na którym mieszkają Polacy, niezależnie od obecnej rzeczywistości administracyjnej, w której podlegają trzem organizmom państwowym, spychającym ich na margines. Nie można się temu poddawać. Trzeba budować własne myślenie państwowo-twórcze i narodowe jednocześnie. Nie ma trzech polityk zatem, tylko jest jedna polska polityka, trójzaborowa. I wszechstanowość, nie ma narodu, który byłby pozbawiony którejkolwiek z, to takie pozytywistyczne u nich zresztą myślenie, któregokolwiek z członków organizmu. Tak jak człowiek jest pełny, mając wszystko, i głowę, i ręce, i nogi, tak naród jako wspólnota nie może się rozwijać, jeżeli mu będzie brakowało jakiegoś ważnego elementu. A więc cały naród jest wspólnotą, która solidarnie ma sobie pomagać i się wspierać. Ma wrogów na zewnątrz wspólnoty narodowej, którzy to wrogowie przeszkadzają w tworzeniu tej nowoczesnej struktury zwanej nowoczesnym narodem. I ta wszechstanowość oczywiście kazała im podpowiadać również, w tym dziedzictwie jest to bardzo ważne, choć uznawane za margines działalności obozu narodowego, że niewątpliwie systemem, który tworzy pewne warunki dla przyszłej Polski, to jest system demokratyczny. Oni nie przez przypadek nazwali się narodową demokracją. Demokratyzm jako pewnego rodzaju wizja, ale nie wizja liberalna, to znaczy nie wizja bez wartości, tylko wizja, w której się każdy naród odnajduje z własną tożsamością, z własnym porządkiem etycznym. Później, wiele lat później, Roman Dmowski to opisze w książeczce, bo wielkością niewielkiej, naród, kościół, naród, państwo, w której opowie w 1927 roku, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, tylko jest sensem polskości, co będzie oczywiście pewnym wyborem dokonanym przez niego, ale też wyborem, który miał spowodować
jakby odnalezienie się narodu polskiego w tej tradycji, tej wspólnocie, którą wytwarzał od pokoleń, od chrztu i Mieszka pierwszego. A zatem można powiedzieć, że z jednej strony wielką zasługą obozu narodowego jest jakby znalezienie się w właściwym miejscu i czasie do tworzenia narodu współczesnego w warunkach, kiedy żeśmy byli zepchnięci na marginesie ówczesnej rzeczywistości politycznej. Byliśmy, bo nie mieliśmy własnego suwerennego państwa. Oni ten proces zauważyli, że się odbywa w Europie i w związku z tym chcieli, żeby ten naród polski w tym procesie też brał udział. I to jest ich olbrzymia wielka zasługa. Druga wielka zasługa to pewien rodzaj wykreowanego patriotyzmu, czyli postawy na rzecz tej wspólnoty narodowej. Nazywamy czasem to nacjonalizmem, czasem patriotyzmem. Można nazywać to różnie, jak ktoś nie lubi słowa jednego, a woli drugie. Natomiast sensem tego był trzeci wyraz, to znaczy samorządność. Samorządność, czyli idea polegająca na tym, że wzrastanie w odpowiedzialność za wspólnotę narodową jest stałe i stale wznoszące się w ramach każdej jednostki odpowiedzialnej za przestrzeń, w której ta jednostka widzi, że jest dobra, że jest właściwa na swoim miejscu. To mogą być organizacje społeczne, to mogą być kasy zarobkowe, to może być powstanie. Nie ma złej aktywności, jeżeli ona służy całości narodu, ale nie ma też dogmatu, że tylko jedna aktywność, na przykład insurekcyjna, świadczy o patriotyzmie, a druga nie świadczy. Ksiądz Wawrzyniak był tak samo wspaniałym patriotą, jak powstańcy styczniowi. A zatem ta samorządność, jako pewnego rodzaju idea, która wyrasta w gruncie rzeczy z widzenia ojczyzny jako podmiotu miłości i odpowiedzialności. To oczywiście się przekładało na też do dzisiaj ważne pytanie, co jest sługą czego? Państwo sługą narodu, czy naród sługą państwa? W wersji narodowych demokratów odpowiedź oczywista, państwo jest sługą narodu. To są takie kamienie milowe tego dorobku obozu narodowego wraz z chrześcijaństwem, które zostało podniesione nie tylko, czy aż do rangi porządku etycznego działającego w sumieniach ludzkich, ale także porządku, który ma być porządkiem państwa polskiego. Taka była w skrócie, bo jak mówię, można o tym bardzo długo opowiadać, ta idea narodowa, która miała oczywiście też swoje pokoleniowe różne, bo co najmniej cztery pokolenia możemy omówić w ten sposób, swoje indywidualne widzenia wynikające z bieżących znaków czasu, które rzecz jasna były inne pod koniec XIX wieku, a inne na przykład dla Tadeusza Bieleckiego, prezesa Stronnictwa Narodowego na uchodźstwie po 1945 roku, gdzie on musiał się zmagać z zupełnie innymi wyzwaniami, z innym katalogiem pytań, co zrobić dla Polski. Natomiast chrześcijańska demokracja wyrastała jako nurt ideowo-polityczny też w podobnym czasie, czyli na przełomie XIX-XX wieku, z kolejnych encyklik papieskich 1891 roku Rerum Novarum Leona XIII i później Quadragesimo Anno z 1931 roku Piusa XI, tego często zwanego papieżem Polski, papieżem przyjacielem Polski, czyli dawnym Achillesem Ratti, nuncjuszem papieskim w Polsce. I rzeczywiście chadecja miała przede wszystkim inny, olbrzymi potencjał intelektualny w sobie, który mierzymy życiorysami takich ludzi jak Wojciech Korfanty na przykład w pierwszym pokoleniu, czy starszy od niego, bardzo mi osobiście bliska postać, bo nim się zajmuje na różnych odcinkach jego życia, długo żył, to znaczy ksiądz Marceli Godlewski, postać, która żyła w latach 1865-1945. Proszę zobaczyć, ile w związku z tym nie tożsamych, delikatnie mówiąc, epok ten kapłan przeżył. I to jest jeden z tych pierwszych twórców chrześcijańskich struktur robotniczych,
walczących z socjalizmem, walczących w formie oczywiście walki ideowej poprzez angażowanie robotników właśnie w to myślenie kategoriami, jak wówczas to nazywano, solidaryzmu społecznego, czy dzisiaj byśmy powiedzieli hasłem Solidarności. Tu zresztą bliskość między obozem narodowym i chadeckim była zdecydowana. Natomiast chadecy i narodowcy rozdzielili się w warunkach polskich bardzo wyraźnie. Osobno by można było o tym mówić. Natomiast istotą jest to, że drugie bardzo takie istotne zagadnienie, które na mocy nauki społecznej Kościoła do chadeków dotarło, a chadecy to rozpromieniowali na teren końca dwudziestolecia międzywojennego i później zresztą całej Europy, Europy Zachodniej, to jest zasada pomocniczości. To jest zasada pomocniczości, która mówiła i mówi zresztą do dzisiaj, że państwo jest tym lepsze i mniej się wtrąca tam, gdzie jest go niepotrzebna rola do wypełnienia, czyli gdzie zabija wewnętrzną inicjatywę człowieka. Państwo ma gwarantować pewnego rodzaju warunki, w których to warunkach jednym z bardzo ważnych czynników jest praca. Praca, która jest dobrem, ponieważ chadecy bardzo często odwoływali się do środowisk robotniczych. W warunkach polskich to była chrześcijańska demokracja na Górnym Śląsku, to była Narodowa Partia Robotnicza w terenu Wielkopolski, Pomorza, mówię o II Rzeczpospolitej. To były w związku z tym te środowiska, które miały bardzo w sobie dużo tych naturalnych jakby pokładów pamięci chrześcijańskiej, a jednocześnie albo byli już od pokoleń, albo w pierwszym pokoleniu stawali się robotnikami i mogli odczuwać ten dezintegracyjny, tę dezintegrację, która ich często mogła pchać w stronę socjalizmu, czy wręcz komunizmu. I chadecy bronili niejako tych robotników, walcząc jednocześnie z wpływami komunistycznymi, które to wpływy w dwudziestoleciu, na przykład w takim Włocławku, gdzie między innymi działał taki znany chadek de facto, myślący po chadecku, czyli ksiądz Stefan Wyszyński, gdzie odbywała się bardzo ostra rywalizacja między środowiskami tworzonymi przez Stefana Wyszyńskiego w ramach różnych struktur kierowanych w stronę robotników, a komunistami, którzy byli tam w Włocławku bardzo silni. Komuniści wyraźnie integrowali pod hasłem nienawiści i walki klasowej, a chadecy integrowali poprzez właśnie to hasło patriotyzmu i solidaryzmu społecznego jednocześnie. W zasadzie właśnie pomocniczości, która podpowiadała, że dajcie ludziom zrobić to, co do nich należy, to jest adresowane do państwa, nie przeszkadzajcie, a oddolnie człowiek jest w stanie bardzo wiele wypracować. Ta zasada pomocniczości w różnych zresztą formach była też, jak państwo wiedzą, podstawą budowania struktur Unii Europejskiej po II wojnie światowej. Dlaczego? Dlatego, że i Schuman, i Adenauer, i Alstide de Gasperi, i tak można wymieniać długo, choć nie tylko oni, bo również masoni w tym brali udział, żeby była jasność, ale to była walka między tymi dwoma środowiskami, stworzyli, ci wszyscy, których wymieniłem, to byli chrześcijańscy demokraci. Właśnie chrześcijańscy demokraci Europy Zachodniej, którzy wspólnoty europejskie oparli na pomyśle zasady pomocniczości i nauki społecznej Kościoła, firmowanej wówczas przez człowieka, który ich błogosławił w tym dziele, a tym człowiekiem był papież Pius XII, który za pomocą chrześcijańskiej demokracji i akcji katolickiej ówczesnej widział tą wielką moc sprawczą, która uchroni Europę Zachodnią przed bolszewizmem, czyli bardzo silnymi po II wojnie światowej partiami komunistycznymi, szczególnie włoską i francuską. I teraz, choć to wszystko wydaje się od siebie odległe, to spotkanie między polskimi narodowcami i chadekami nastąpiło w dużej mierze pod wpływem doświadczeń dopiero II wojny światowej. I tym pokoleniem, które zintegrowało te dwa sposoby myślenia, narodowy i chadecki, choć jak państwo widzą już w pracy Dmowskiego, oni mogli się gdzieś tam do siebie zbliżyć, ale ówczesne warunki temu nie sprzyjały. Sprzyjało to natomiast pokoleniu, które nie było obciążone pamięcią rywalizacji między narodowcami i chadekami. I tym pokoleniem, takim symbolem tego pokolenia, sam ten człowiek zresztą o sobie to mówił wielokrotnie, był profesor Wiesław Chrzanowski.
To było to pokolenie, czyli ludzi, którzy wyrośli z Armii Krajowej, z Narodowej Organizacji Wojskowej, z harnasiem Gustawa, to mówi o życiorysie Chrzanowskiego, bądź osoby, czyli narodowca, który jednocześnie spotkał się z innym narodowcem, jak na przykład z ONR-u Antonim Symonowiczem, z którym wytwarzał struktury akademickie podziemne na wydziałach prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Ziem Zachodnich w czasie wojny, czyli podziemnych uniwersytetów działających w Warszawie, a z drugiej strony rozpoznawał środowisko chadeckie jako, mówię dalej o Chrzanowskim, jako ostatni de facto prezes Młodzieży Wszechpolskiej, czyli właśnie narodowców, którzy po wojnie weszli gremialnie do Tygodnika Warszawskiego, czyli organu Kurii Metropolitarnej Warszawskiej Tygodnika, kierowanego przez między innymi najdłużej przez księdza Zygmunta Kaczyńskiego, czyli przedstawiciela Stronnictwa Pracy, niegdyś ministra w rządzie polskim na uchodźstwie w latach II wojny światowej, czyli typowego chadeka. Tam również w Tygodniku Warszawskim pisowali Jerzy Braun, lider chadecji polskiej w okresie II wojny światowej. I tam nastąpiło to spotkanie właśnie chadeków i narodowców. Spotkanie, w którym oni przedyskutowali swój dotychczasowy dorobek, a jednocześnie wskazali sobie i powiedzieli, i dlatego dziś są nazywani niezłomnymi, że jako katolicy nie poddamy się komunizmowi, to znaczy porządkowi ideologicznemu, jakim jest marksizm, który chce rozbić wspólnotę narodową. No i stąd znaleźli się jedni i drugi w więzieniach. Można powiedzieć, że integracja tego pokolenia narodowców i chadeków odbyła się w jednej celi. Prawda? To znaczy Chrzanowski zresztą o tym też ładnie pisze, gdzie właśnie Jerzy Braun i Kazimierz Studentowi, czyli przedstawiciele chadecji, i on, Wiesław Chrzanowski, i Tadeusz Przeciszewski, i tak dalej, czyli ludzie z tych samych pokoleń, wszyscy znaleźli się w więzieniach stalinowskich właśnie za to, że bronili polskości, czyli pewnej suwerenności myślenia, takiej suwerenności chrześcijańsko-narodowej.